Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Ej Ty Moja Muzyczko. Dominika Brzoza-Piprek, zaczynamy. Takie gorące. Dzieci znów marzą o prezentach. Mama już chodzi uśmiechnięta. To tylko i aż tyle tej radości w nas. Święta!
Drodzy widzowie, dzisiaj przylecieli my do grupy Biedronek, do przedszkola numer 8 w Jastrzębiu-Zdroju. To właśnie tutaj z tymi małymi, gryfnymi bajtlami pogodomy se o świętach. Posłuchajcie. To są święta Bożego Narodzenia. Proszę. To jest dzień, w którym Pan Jezus. Dobrze. Kto jeszcze wie, co to jest dzień Bożego Narodzenia? Przychodzi zajączek. Zajączek. Dobrze. A tutaj, kolega? Trzeba ubierać choinkę. Trzeba ubierać choinkę, proszę. Modlimy się. Modlimy się. Proszę. Przychodzi Mikołaj. Przychodzi Mikołaj. Dzielimy się opłatkiem. Dzielimy się opłatkiem, proszę. Śpiewamy kolędy. Śpiewamy kolędy. Co jeszcze?
kimś grać w piłkę. Można z kimś grać w piłkę, bo cała rodzinka jest w domu. No właśnie. A kto z was wie, co to jest Wigilia? Co to jest Wigilia? Uwaga, proszę. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Gdy za oknem pada śnieg, drwa w kominku palą się. Kiedy zegar zwalnia bieg, już wszyscy wiedzą, że zaczął się cudowny czas, co znów zaczaruje nas. Nasze serca jeszcze raz otworzą bardziej się. Niech ciepła i miłości zazna każdy dom. Te kilka dni radości bardzo ważne są. Bardzo ważne są. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Nasz Mikołaj listę ma, przecież wszystkich dobrze zna. Nocy pod choinkę da coś z marzeń i ze snu. Ma prezentów pełen bór, nie boi się na drodze dziur, bo saniami prosto z chmur przez komin wpadnie tu. Gdy gwiazdka błyśnie w mroku, święta zaczną się. I znowu jak co roku, tak cudownie jest. Tak cudownie jest. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Betlejemska gwiazda znów rozjaśni mrok. Warto czekać na tę chwilę cały rok. Miłość niesie nam, nikt nie będzie sam w te święta. Betlejemska gwiazda niech rozjaśni mrok. Te wzruszenia zapamiętać warto, bo przez kolejne dni pomagają żyć nadzieją i śnić. Żyć nadzieją. Że się je. A co się je? Proszę. Barszcz. Barszcz. A jaki barszcz? Z uszkami. A co to są suszki? Uszki. Z uszkami. No właśnie. Suszki, uszka, to wszystko związane. Piernikowe. I ciasteczka piernikowe. No właśnie. A co jeszcze się je? I jeszcze jest ten, moczka. Moczka, no właśnie. Kto z was, do tej moczki jeszcze wrócimy, a co jeszcze się na tej Wigilii je? Proszę. Ciasto piernikowe. Ciasto piernikowe, no co jeszcze? Ryby. Ryby, a jakie rybki się je? Proszę.
Łososia. Łososia, aha. Kto, jakie jeszcze? Proszę. Karpia. Karpia. Jakie jeszcze rybki? Śledzie. Śledzie. No właśnie, kto jeszcze jakieś rybki je? Proszę, tutaj koleżanka nasza. Jakie rybki jeszcze się je? Takie różne, opiekane, różne śledzie, różne karpie. A kto z was lubi właśnie jeść karpie? Rączka do góry. Lubicie jeść karpie? Tak. A pomagacie mamulce przyszykować te wszystkie potrawy? Tak. I co robicie w domu? Jak pomagacie gotować? Jakie są wasze obowiązki? Proszę. Że mamusia powie albo tatuś, co mamy robić. I wy to wszystko robicie? Proszę państwa, tutaj w przedszkolu numer 8 są najgrzeczniejsze i najbardziej posłuszne dzieci na świecie. Uwaga, co jeszcze? Jak pomogacie? Jakie są te wasze obowiązki? Proszę. Na przykład sprzątać pokój. Sprzątać pokój, no właśnie. A powiedzcie mi, sprzątanie pokoju to jest trudne zadanie? Nie. Nie? Trochę. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, co jeszcze robicie? Jak jeszcze pomagacie mamusi? Proszę. Myjemy gary. Myjecie gary? Czy ja mogę cię też zatrudnić do siebie, do domu? U mnie też pomożesz mi umyć gary? Obiecujesz? Ja myję. Państwo są świadkiem. Co jeszcze robicie? Ja myję na przykład noże. Noże myjesz i polerujesz pewnie, co? Co jeszcze? Ja myję stoły. Myć podłogę. Myć podłogę pomagasz. Tutaj koleżanka. Ja myję stoły. Myjesz stoły czy stołki? Stoły. Stoły. A kolega? Gary można. Znaczy nie gary, tylko można pomóc gotować. Można pomóc gotować. A kolega co jeszcze robi? Mój tata remontuje pokój, bo stary tamty był już niezalony. I teraz remontuje na święta, tak? I ty mu pomagasz, tak? Słuchajcie, dobra, a co jeszcze właśnie tej mamie pomagacie gotować na Wigilię? Bo już wiemy, że ryby, wiemy, że barszcz, wiemy, że ciasto, a co jeszcze? No? Niech nikt o tym nie zapomina, że w święta najważniejsza jest rodzina! Święta to rodzina, bo po to są święta. Rodzinę scalać, rodzina razem się trzyma. Święta to rodzina, rodzina jest święta. Niech każdy o tym pamięta. Mama dzisiaj jest wesoła. Tata też jest uśmiechnięty. Dziadek nas do stołu woła. Są święta, by rodzinę scalać. Rodzina razem się trzyma. Święta to rodzina, rodzina jest święta. Niech każdy o tym pamięta. Święta to rodzina, bo po to są święta, by rodzinę scalać. Rodzina razem się trzyma. Święta to rodzina, rodzina jest święta. Niech
było, że jeszcze moczka. No właśnie, i co to jest ta moczka? Kto wie, co to jest moczka, rączka do góry? I tylko dwie osoby, trzy osoby wiedzą, co to jest moczka. Tak więc powiedz nam, co to jest moczka? Bo to jest taki cycek. Dobrze, a tutaj kolega co nam powie, co to jest? Moczka, ciasto, no blisko, koleżanka. Moczka to jest jakby taka zupa z czekolady. Zupa z czekolady. A co tam jeszcze się do tej moczki daje? Proszę. Rodzynki. Rodzynki, czekolada. Co jeszcze? Rodzynki. Rodzynki, no co jeszcze? Jeszcze mleko. No, niektórzy może dają mleko, proszę. I jajko. Nie. A jak myślicie, banany. Czy banany, a czy daje się tam orzechy? Nie. Tak, orzechy się daje. A czy daje się pierniki? Tak. Te pierniki trzeba najpierw pokroić na kawałki. Albo pokruszyć. Albo pokruszyć, zmoczyć w kompocie i do tego dużego garnka wszystko wlewamy i gotujemy potrawę, która nazywa się jak? Moczka. Moczka, no właśnie. A kto z was w domu na Wigilię przyszykuje se makówki? Ja. I powiedz nam, co to są makówki? Co to są makówki? Kto wie? Tu wszystko Weroniczka, Weroniczka jesteś, prawda? Tak. Weroniczka wie. A kto, może ktoś jeszcze inny wie, co to są makówki? To Weronika nam powie, no. Jest jakby takie ciasto z makiem. Ciasto z makiem. I smakuje ci to? Nie. Nie? A dlaczego? No, bo jest takie za dużo maku. Mhm. Mi też nie smakuje. Też nie? A próbowaliście? Tak. Ja nie wiem, co to jest. Ale nie próbowałaś, ale nie smakuje ci. Co? Co się robi w Wigilię, no? Przygotowuje się stoły. Stoły, no właśnie, ale to słuchajcie, powoli, poczekajcie, popatrzcie. To już tak, w domu już jest wszystko posprzątane. Posprzątaliście już swój pokój, prawda? Potem pomogliście mamie ugotować moczkę, makówki, barszcz, inne potrawy. Pierniki. I teraz przyszedł czas, żeby przygotować stół. I co na tym stole musi być? Proszę. Ciasto i barszcz z uszkami. Ciasto i barszcz z uszkami. Co jeszcze musi być na stole? Pierniczki. Proszę. Takie przykrycie do stołu. Przykrycie do stołu. A kto wie, jak się to przykrycie do stołu nazywa? Proszę. Obrus. Obrus. A czy ktoś z was wie, że pod tym obrusem coś musi się znajdować? Siano. Siano, no właśnie, siano. A co? Dobra, mamy sianko, mamy obrus. Na tym obrusie musi być co? Barszczyk. Barszczyk, mamy te wszystkie potrawy i co jeszcze tam musi być? Ciasto, no? Opłatki. Opłatki. A po co nam są te opłatki? Proszę. To znaczy, że panier się urodzi. I co z tymi opłatkami się robi, proszę, tutaj koleżanka nasza? Co się robi z opłatkami? Z kim się dzieli? Z rodzicami, bo się z to zrobi. I co się mówi, jak się dzieli tym opłatkiem? Masz, zjedz, czy jak? Co się mówi? A coś jeszcze? Proszę. A co jeszcze? Co się robi? Życzenia. No właśnie, a jak się składa te życzenia? Czego się życzy? Najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin? Nie. Wszystkiego najlepszego z okazji rozpoczęcia wakacji? Nie. Wszystkiego najlepszego ze świąt. Z okazji świąt. I czego można życzyć mamie i tacie? Czego życzycie? Proszę. Można życzyć też, żeby się ożenili. Żeby się mama z tatą dobrze ożenili. No tak, to jest ważne. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdek nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Thank you.
niebiesek kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wieki narodzonego. Ojcowie tego czekali, tego prorocy żądali, tego Bóg światu miał zjawić, od śmierci człowieka wybawić. Człowieka chytry wąż zdradził, z rajskich rozkoszy wysadził, skusił by z drzewa rajskiego, skosztował zakazanego. Przez co był z raju wygnany i na wieczną śmierć skazany, lecz Pan użalił się tego, myślał o zbawieniu jego. Wnet anioł Pan nie zwiastował, o czym prorok prorokował, iż miał powstać syn zacnego plemienia Dawidowego. Weselcie się ziemskie strony, puściwszy niebieskie trony, idzie na te niskości z niewymownej swej litości. Weselcie się i anieli, a bądźcie z tego weseli, że się nam Bóg w ciele stawi, ten upadek nasz naprawi. O, weselcie się wszyscy święci i wy ludzie smutkiem zdjęci, idzie na świat Odkupiciel, strapiony wszystkich Zbawiciel. Uwaga, co jeszcze można życzyć? A ja bardzo lubię barszcz też. Lubisz barszcz? Ja też lubię, bardzo lubię barszcz. Słuchajcie, też lubicie barszcz? To słuchajcie, tak pijecie ten barszczyk i zastanawiacie się, co jeszcze możecie pożyczyć rodzicom albo siostrze. Uwaga, kto z was ma rodzeństwo? Ja. Uwaga,
Powiedz nam, co byś, masz siostrzyczkę czy braciszka? Siostrę. Starszą czy młodszą? Starszą. I co jej życzysz w czasie świąt? Czego jej życzysz? Żeby była szczęśliwa i już mi nie dochodzała i żeby mi nie robiła krzywdy. No właśnie, tak. A co jeszcze można życzyć, proszę? Proszę pani, ja mam braciszka. I co braciszkowi będziesz życzyła na święta? Żeby mnie wstydził, no nie był mnie. Tak. Jeszcze? Ja mam małego kuzyna. Masz małego kuzyna. I co kuzynowi byś się życzył? Żeby dobrze się bawił i nic nie rozwalał. Dobrze. Słuchajcie, a teraz tak. Już jest ta Wigilia. Powiedzcie mi, kiedy się Wigilia rozpoczyna? Na co trzeba czekać, żeby można było rozpocząć tą uroczystą kolację? Proszę. Na świętą gwiazdeczkę. Na świętą gwiazdeczkę. Na, no, a... Jak się zapali czwarta świeczka w Adwencie. Jak się zapali czwarta świeczka w Adwencie, to już czas, że zbliża się Wigilia. A jak już jest Wigilia, to czekamy na świętą... Tak, a w dniu Wigilii, żeby rozpocząć, żebyśmy mogli zasiąść do stołu, to musimy poczekać, aż na niebie pojawi się co? Gwiazdka. Gwiazdka, a która? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta? Pierwsza. No właśnie, a wy wyglądacie przez okno, czy już świeci pierwsza gwiazdka? Tak. I widzieliście taką pierwszą gwiazdkę? Tak. Kto widział? Ręka do góry. Ja widziałam. Ja nie widziałam. Ty nie widziałaś? Nie widziałeś, no czasem jak jest zachmurzone niebo, to tej gwiazdki nie widać. Ale to jest znak, że można zacząć już Wigilię. No właśnie, a kiedy rozpakowuje się prezenty? Przed wieczerzą wigilijną czy po? Po. Proszę, po? U ciebie się przed czy po rozpakowuje prezenty? Ja po jedzeniu albo przed jedzeniem. Aha, różnie, różnie. To... Ja lalu zawsze od niego. Ja też! Ja dostałam dzisiaj prezent. No dzisiaj tak, no ale właśnie. Ja dostałam trzy. No bo dzisiaj. A ja dostałam. Słuchajcie, a powiedzcie mi, kto przynosi prezenty pod choinkę? Dzieciątko, Dziadek Mróz, Mikołaj? Same się tam pojawiają? Jak to się dzieje? Kto? Proszę. Mikołaj. Mikołaj, tobie przynosi Mikołaj? Tobie kto? Mi Mikołaj dzisiaj przyniósł. Mikołaj i dzieciątko, tak. A u was? Pod choinkę kto przynosi prezent? Nie dzieciątko. Dzieciątka. A u Piotrusia? Mikołaj. Mikołaj. A tu u naszego kolegi? Też Mikołaj. Mikołaj. Uwaga. A komu przynosi dzieciątko? Ręka do góry. Komu dzieciątko? Nam dzieciątko. Dobra, a powiedzcie mi, o czym marzycie, żeby dostać pod choinka? Proszę. Bo Mikołaj mi teraz przyniósł czekoladki, je zjadłam. Czekoladki i je zjadłaś, to chciałabyś, żeby znowu się pojawiły pełne czekoladki. Kolega, ty o czym marzysz? Ja bym chciał dostać auto na sterowanie. Auto na sterowanie. A tutaj ta dziewczynka o czym marzy? Co byś chciała dostać? Już bagaże spakowane, ciepłe ciuchy, narty też. Wszystko dawno obgadane, bo tak zawsze z nami jest. Planujemy te wyjazdy bardzo dawno, już od lat. Ładujemy się do busa i ruszamy zwiedzać świat. Wyjazd rodzinny, każdy jest piękny, każdy jest inny.
Mamy ze sobą całe rodziny i same fajne rzeczy robimy. Jest śnieżna bitwa, wypad na narty, szalony kulik, wieczorem karty. Lepić bałwana też potrafimy, bo mamy pomoc całej rodziny. Jest Sabina i Natalia, jest też Wiola, trzecia z żon, które nawet na wyjeździe stworzyć chcą prawdziwy dom. Są też z nami nasze dzieci, nie umiemy bez nich żyć. Czas rodzinnie szybko leci, jak to dobrze razem być. Wyjazd rodzinny, każdy jest piękny, każdy jest inny. Mamy ze sobą całe rodziny i same fajne rzeczy robimy. Jest śnieżna bitwa, wypad na narty, szalony kulik, wieczorem karty. Lepić bałwana też potrafimy, bo mamy pomoc całej rodziny. Zawsze przecież to, co dobre, bardzo szybko kończy się. Wszystko musi mieć swój finał, każdy chyba o tym wie. Ale my się nie martwimy, nowy wyjazd wkrótce już. Znowu wszyscy pojedziemy, bo lubimy to już. Wyjazd rodzinny, każdy jest piękny, każdy jest inny. Mamy ze sobą całe rodziny i same fajne rzeczy robimy. Jest śnieżna bitwa, wypad na narty, szalony kulik, wieczorem karty. Lepić bałwana też potrafimy, bo mamy pomoc całej rodziny. Wyjazd rodzinny, każdy jest piękny, każdy jest inny. Mamy ze sobą całe rodziny i same fajne rzeczy robimy. Jest śnieżna bitwa, wypad na narty, szalony kulik, wieczorem karty. Lepić bałwana też potrafimy, bo mamy pomoc całej rodziny. Lepić bałwana też potrafimy, bo mamy pomoc całej rodziny. No, co byś chciała dostać od pod choinkę za prezent? To ty się zastanów, dobra, bo pewnie tych rzeczy jest bardzo dużo i ciężko ci jest wybrać tylko kilka. Ty się zastanów, a tutaj nam koleżanka powie, co byś chciała dostać? Gitarę. Gitarę. Z muzyką, która śpiewa i które są światełka świecą. Mhm, i będziesz na niej grała i śpiewała i tańczyła. A jak to będziesz robić? Możesz nam pokazać? To pokaż, wstań. Jakbyś miała wyobrazić sobie, że masz tą gitarę, ja wstaję razem z tobą, chodź. Wstajemy, bierzemy gitarę, tak? Wszyscy wstaniemy, wyobrażamy sobie, że mamy taką właśnie wspaniałą gitarę i jak będziemy grali, tak, tak? I śpiewają dzieci i grają na gitarze, dobra, pięknie. Siadamy. Chciała mieć. Też gitarę? Słuchajcie, a o czym marzy Piotruś? O mikrofonie. O mikrofonie, no to słuchajcie, razem z koleżanką możecie założyć wspaniały zespół. Koleżanka na gitarze, a tu kolega z mikrofonem może śpiewać. Ty też masz mikrofon i też lubisz śpiewać? Ja.
Uwaga, a o czym ty marzysz? Lamborghini pilotowany. O czym? Lamborghini. Mhm. A koleżanka tutaj obok, o czym marzy? Zastanowi się, a obok? Ty o czym marzysz? Co byś chciała dostać? Ja bym... Co byś chciała dostać? Takiego konika, który naprawdę chodzi i z Barbie... Takiego konika. A teraz powiedzcie mi, o czym? Jak myślicie? Tylko się za... O, ty już wiesz, co byś chciała dostać? No to powiedz, co byś chciała dostać. Trąbkę. No to naprawdę tutaj w grupie Biedronki w przyszłości powstanie grupa muzyczna Hardkorowe Biedronki. Tak myślę. Uwaga, a teraz słuchajcie, pytanie następne. Jak myślicie, o czym marzą wasi rodzice? Co wasza mama albo co tata chcieliby dostać pod choinkę? Proszę. Mój tata chyba by chciał dostać nowy zegarek. Nowy zegarek. Święta, święta Bożego Narodzenia. Wszyscy, wszystkim dzisiaj są życzenia. Szczęśliwego, nowego, dobrego roku. Tego zespół Tań życzy w nowym roku. Wigilia gwiazd i nocy blask, rodzinnych świąt nadszedł czas. Lasy rąk, świateł blask, nakryty stół porusza nas. To właśnie święta, błogi nastrój nastał. Boża dziecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże dziecię z nami. Glorii, gloria, zaśpiewajmy razem. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Przyszedł na świat w ukryciu nocy, mały Zbawiciel wielkiej mocy. Ogniki gwiazd rozbłysły w nas, maleńki Jezus wita was. To właśnie święta, błogi nastrój nastał. Boża dziecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże dziecię z nami. Glori, gloria, zaśpiewajmy razem. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Wszyscy śpiewali Panu nad Pany, witaj nam Jezu kochany. Niech Ci rozbrzmiewa wdzięczne gloria i Matce, która Cię zrodziła. To właśnie święta, błogi nastrój nastał.
Szczecina już na świecie jest. Święta, święta, Boże Dziecię z nami. Glori, gloria, zaśpiewajmy razem. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Panu. Razem zaśpiewajmy. Tutaj? Mój tata też. Też zegarek? Tutaj. Bym chciała dostać telefon. Telefon. A co twoi rodzice by chcieli dostać? Ja chciałam, nie wiem. A tutaj? Mój tata by chciał dostać telefon. Telefon. A tutaj? Bo moja mama chciała dostać portfel. Portfel. Od Piotrusia? Moja mama chciała po pieniądze dostać. Mhm. A Weroniczka? Mój tata by chciał dostać hajs na budowę, bo budujemy nowy dom. Mhm. A tutaj kolega w zielonej koszulce? Moja mama chce dostać zegarek. Też zegarek. A jeszcze tutaj nasz kolega? Moja mama chce dostać 600 zł. 600 zł. A słuchajcie, a 600 zł to jest dużo, czy to jest mało? Dużo. Dużo? A co za to można kupić? Dom. Mhm. Co jeszcze można za to kupić, proszę? Coś drogiego. Coś drogiego. A co jest drogie? Barbie jeszcze jest droga. Barbie jest droga. Co jeszcze jest drogie? Piłkarzyki z kart. Piłkarzyki z kart są drogie. Ja wiem. Proszę. Łuk taki, co się przyczepia. Tak się szczelaniem, co się przyczepia. Tak nie wiem. Dobrze, a powiedzcie mi, czy macie jakiś pomysł na to, jak pomóc dzieciom, które w tym roku nie dostaną żadnych prezentów? Podzielić się tymi prezentami. Podzielić się? No. Podzielić się. I co na przykład moglibyście oddać innym dzieciom? To, co dostaliśmy. I oddałbyś wszystko? Czy coś byś zostawił dla siebie? Wszystko oddałbym. Wszystko? To jesteś naprawdę super facet, wiesz? Jak ty masz na imię? Igor? Igor. Igor. Piątka. Ja też bym tak zrobił. Ja też byś tak zrobił, tak piątka. Też? Też? Ja też. No to piątka. Kto by tak zrobił? Wszyscy piątki. Kto odda wszystkie zabawki innym dzieciom, które dostanie piątka? Ja dostałam inne. O, dobrze. Uwaga. Widzicie, proszę Państwa, jakie tu są fajne dzieci. Słuchajcie, a teraz już wszystko jakby za nami. Minęły już święta, dzieci dostały prezenty, skończyła się Wigilia i została nam ostatnio szalona noc w tym roku, która nazywa się jak? Boże Narodzenie? Nie. Sylwester! Sylwester! Uwaga, pokażcie mi, jak się w Sylwestra tańczy. No, wszyscy pokazują, jak się tańczy na Sylwestra, tak? I tańczymy, no właśnie. Uwaga, i siadamy. Tak więc. Boże Narodzenie, ja wiem, jak robić. Konik i haha. I haha robi konik, a drogie dzieci, jak już tak potraficie pięknie tańczyć na Sylwestra, to jakie są wasze plany na ten dzień? Jak go spędzicie? Dobrze, uwaga! Dobrze się bawić i dobrze się ubrać. Dobrze się, a co to znaczy dobrze się ubrać? No, żeby wyglądać elegancko. Elegancko, no właśnie. A kiedy ktoś wygląda elegancko, jak ma co ubrane? Koszulę i dżinsy i ładne buty. Czyli tak jak ty dzisiaj. Elegancko, co? No, proszę. Można krawat, muszkę,
też i bardzo ładną koszulę. Brawo, tak jest. A dziewczyny co muszą ubrać, żeby być eleganckie? Ja. Proszę. Sukienkę. Sukienka. Dziewczyny, lubicie chodzić w sukienkach? Tak. I w jakich kolorach? Słuchajcie, jaki jest najmodniejszy kolor na ten Sylwester? Czerwony. Czerwony? Czerwony. Dziewczyny? A dziewczyny, powiedzcie mi, czy jak ubiorę czerwoną sukienkę ze złotymi dodatkami, to będę jeszcze modna? Tak. Chyba średnio. Jak Abryś, jak Agatka. Jak Agatka. No właśnie. Słuchajcie, drogi dzieciaczki, teraz stajemy, potańczymy sobie na Sylwestra. Kończymy nasz dzisiejszy program Ej Ty Moja Muzyczko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Wam, mojej pomocnicy, za to, że dzięki Wam powstał taki fajny odcinek. No i oczywiście Was zapraszam do oglądania kolejnego. A my co? Bawimy się. Tańczymy. Chodźcie, wszyscy tańczą. Kiedy dziecko pod kołderką mocno śpi, Ukrainie Mikołaja czasem śni, gdzie marzenia spełnią się. Każdy ma co tylko chce. Trzeba bardzo grzecznym być przez cały rok, bo jest taki dzień, bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. A czy wy byliście grzeczni przez cały rok? Dużo dobrych dzieci jest na świecie, więc nasz Mikołaj bardzo musi spieszyć się. Sanie darów pełne ma. Zobaczymy, co nam da, jaką radość tu przyniesie dzisiaj nam. Bo jest taki dzień, bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Przyniesie nam święty Mikołaj. Przecież każdy mały prezent wielki jest, kiedy w niego całe serce włoży się. Podarujmy sobie coś, czego nigdy nie jest dość. Miłość, wiarę i nadzieję na lepsze dni. Bo jest taki dzień, się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Trzeba bardzo wierzyć w to. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt. Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie, wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie. Ten pan z długą siwą brodą lubi radość sprawiać. Różne piękne opowiastki dzieciom opowiadać. Mikołaj, 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 czeka już od wczoraj,
ktoś w oddali, jedzie ktoś saniami. To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni, bo dziś spieszy się do dzieci.